być bacznie uważnym na to wszystko. No. Żadnych gwoździ niestety pewnie nie znalazłeś, co? Właśnie żadnych. Lipa. Ty gdzie my mamy też wszystkie siekiery i te inne rzeczy? Nie wiem. Okej. Tylko w garażu składowaliśmy rzeczy. Ty nie wiem. Chyba nie, nie tylko. Szukaj po całym tym pierdolniku. Jaja se robicie? Teoretycznie wychodzi na to, że jest około minus 20 na dworze. Jeszcze wiatr. Aktor się dziwi, że jego postaci jest zimno, kurwa sadysta. Czy ja się dziwię? Ja się dziwię. No nie dziwisz się. Dziwię się. Tutaj siekierka. Czytasz? Hmm. Co tam czytasz? Jak ten hak se robi? Czytasz? Aha, aha. Co znalazłeś? Pytanie tylko czemu, bo przeczytałem jakby 3 te i nadal nie mam. Może nie to czytałeś. Ja ci zrobię najwyżej tylko, znaczy no. Musiał mieć poziom najpierw. Aktor, jak to twoje spawanie poziom 5? A. Aha. Co? Mhm. No co? Nie, bo coś zrobiłem, tylko nie wiem, czy mogę to cofnąć. Czyli? Potrzebuję jednego małego arkusza blachy. To skąd to wziąć? My mamy. I przywiózł. Który masz poziom naprawiania samochodu? Zerowy pewnie. A. No. Upsi. Nie da się tego tej blachy zamienić. Dobra, wiesz co? Mam pomysł. Aha, a który masz pomysł? Przynieś mi chwilowo 3 deski. Jak aktor ma pomysł, to nic tego dobrego nie wyjdzie. Mała siekiera. Niszczę to ubranie. Okej. Szkoda, że niektórych nie można. No to wiesz, klikasz prawym i tam masz przerób na szmaty, czy coś takiego i tam masz wszystko. Tak, i tam daje wszystko. O, ten mogą u niego 4 aż ten. No jak najwięcej szmatek trzeba. A ile tego tak mniej więcej? Dużo. Nie no dużo, bo jeden mur kosztuje... 4 kawałki materiału, jeden murek. On duży jest? Nie wiem, nigdy go nie robiłem. Już mam 31. Wszystkie powodzieram. Ty, już mam prawie 100 lat, bo powiem 7, jak to szybko zapierdziela. Pięknie. Fajnie, że to jest spokój, bo wybiliśmy te zombie. Znaczy one się respią co jakiś czas z tego co widzę, ale takimi małymi grupami. No, takie małe te grupy to wiesz.
Wcześniej to tu były hordy. Weź tego, weź te gwoździe i zrób mi hak drewniany. Haktor kapitan. Nie możesz pewnie z jedną ręką, nie? Mogę, ale potrwa. No reaktor, że mi to śmieszy, ale mi to śmieszy. Możesz pociąć to? A już, już. Muszę piłę wziąć. Te materiały brudne to po prostu wyczyszczę, je? No, póki jeszcze jest woda. Widzę, że teraz spadnie. Ty, a nici? Czy dadzą się po coś? No, możesz tam brać w Rachel. No. A co ja to potrzebuję teraz? Piła i młotek jakiś. A to syrena czy młotek? Młotek. Chyba. Tyle tu młotka nie ma. Ja bym sobie chyba nie poradzę. Mówisz skip? Całego zombiaka żebym rozebrał. Tylko buty zostały. Ja ci położę. Jest jeszcze kobieta. Mikrofon. Chociaż w grze. Przestań. Chociaż w grze. Ty też. Chociaż w grze. Teraz nawet sobie nie możesz zbić. Nie powiem czego, bo nie masz ręki. Masz. Teraz mam hak. Hakiem nie próbuj, aktor. Hakiem nie próbuj, to bo jest, będzie robak na haczyku. To jest całe ramię, nie hak. Zamontowałeś już? Bawi się, jak to zamontować. Niektórych ubrań chyba nie mogę podrzeć na maksa. Niektórych się nie da. No stelaż bazy już stoi, można powiedzieć. Trzeba gdzieś garaż ogarnąć. Tylko wiesz co ci powiem? Będzie i tak potrzebne ucinanko. Jak to? A, musisz? Chyba. Druga śmierć. Tak, mus. Zero pierdoli ręce na maksa. Nadal twierdzę, to jest ich główne źródło pożywienia. A nie założone już. No akurat robię, także działaj. Już mogę działać dwoma rękami. No ale masz jakieś ograniczenia ogólnie, jak utniesz? Jedynie ciężar? W sensie ciężar mogę mieć mniejszy, bo 11, 9 tylko. No to 3 to nie jest dużo. Zabierzesz tego nieboszczyka z kuchni? Nie wiem, nie chcę. Aktor, ale normalnie ten hak widać na tobie? Mhm. No, jest. A jak bierzesz broń na przykład i celujesz? Wygląda jakby miał rękę bez kości, w sensie bez skóry właśnie z kośćmi. Rękę bez kości to by miał takiego fiflaka. Jest ten dźwięk.
kurde. No? Nie no, aktor Fifos. Dlatego ja zawsze jak gram w zomboida na zombifikacji, zawsze biorę grubą skórę jako perk. Sobie też wziąłem teraz. No bo to jest jedno z najlepszych perków, jeżeli chodzi o to. Drogi, ale warty. To w sumie muszę tylko iść z koniec zdobyć ten arkusz. Co pójdziemy? To obiad zrobię. Nie, to czekaj, wychodzi na to, że teraz jestem pierwszy w zombiakach. No nie wiem, aktor już jest pierwszy, bo oczywiście nie da mi nic. Nie, dobra. Ja jak pogoniłem 150 już. Trochę ich tam było. Wiecie, my teraz się zajmujemy budową bazy, więc tak nie eksplorujemy zbytnio. A da się z samochodu wyciągnąć blachę? Czy jakieś tam drzwi, czy coś? Teoretycznie powinno się dać palnikiem obciąć. Możemy iść na ten parking tam, to z samochodami. Dobra. Ale tylko zawieszenie mogę przerobić na blachę. Do zdjęcia zawieszenia potrzebuję przynajmniej pierwszego, żeby mieć szansę. A ja nawet szansy na zdjęcie tego nie mam. Byś musiał w sumie sam iść, bo ja i tak nie mam powołania żadnego. Nie mamy tu żadnych hangarów w mieście. Lećcie do bazy wojskowej, chłopaki. A czego ty konkretnie szukasz? Potrzebuję... Żeby iść do tego, warsztatu samochodowego, podjechać. Potrzebuję tylko arkusza blachy małego. No to dobra, to się tam wybierzemy. Teraz zobacz, czy tam jest cała przyczepa zbudowana. Dolarstwo poziom 8. Przyczepa jest pusta u nas. To się pakuj i idziemy. No tylko ja wsiadam na pasażera, bo prowadzi. No. U mnie wiesz, jak to będzie z prowadzeniem. Już mogę ładne ściany stawiać. Mam to. Myśl. Nie, tą siekierę mogę zostawić. A w sumie daj mi poprowadzić. No próbuj. Bo ja mam szybki kierowca. Z hakiem to może być ciekawe. Aha, że wszystkie są znoszone, nie można podnieść. Tyle jest iski. No i tak. Tam nadal? No. Dobra. Tylko jak prowadzę, to mnie boli to niby. Boli cię? Ból fantomowy. Już aktor mogę rzec, no przejebany. Chyba wodka z pistoleciku sobie postrzelam. Nadal twierdzę, że to jest dobry moment, żeby was zaatakować. Dobra, skipiem tą twoją karmę dla psów. Przygnębienie plus 50, fuck. Dobra, z 10 wróciło mi na 11. Waga. W sensie, no. Ale jak to zrobiłeś? W sumie tylko ten hang założyłem. No to naprawdę, jeżeli chodzi o to, to jest nikłe. Chyba, że coś naprawdę jeszcze wolniej robisz, ale... Nie, wszystko jest okej, tylko jak masz tego odciętą, to wtedy wolno. No to naprawdę, to jest trochę OP aż. Bo znaczy, tak naprawdę jesteś stratny tylko 1 kilo. Znaczy wiesz, ja wziąłem tylko dłoń. No dobra, ale 10 dostałeś chyba, tak? Punktów.
będzie 8. No to tak czy inaczej, to jest od chuja. Jeszcze dochodzi do tego sam jakby ból, który masz cały czas. Cały czas? Mhm. W sensie masz ból w tej ręce, jak coś robisz. W sensie nie mogę prowadzić, niby mogę atakować, niby mogę inne rzeczy, ale jakby unikać, lepiej unikać. Idziemy. Siedzisz? Siedzę. Będę prowadził. Dobra. To jedziemy na tą stację tam w magazynie. Wiesz gdzie? No to w lewo jedź. Ej, chłopaki, wy ogólnie używaliście ogniska. Lewo. Tam u siebie? Mamy na zewnątrz, tak że ci nie powiem. Czy to jest budynek, czy nie. Znaczy na lewo, dobra, ale lewo, jak ogólnie dół. Używacie tak, tego ogniska? No. To... Ale nie używamy, grilla używamy. A, grilla używacie. No bo właśnie się boję się troszeczkę rozpalać tego ogniska. Czyli mi się wydaje wiele lepszym odpowiednikiem. Znaczy bardziej chodzi mi o to, że już raz się podpaliłem. Dobra, gdzie? No dlatego ja ci proponuję grilla. W prawo skręcisz. Twoje prawo. No dobra. Co? Do góry. No nie widzę sensu robić ognisko, jak możesz grill mieć. No nie mamy grilla, więc... No, grill się łatwo znajduje. A dobra, nie, to tylko tak pokazuje, że ci niby życie leci, a tak naprawdę prowadzisz, nie masz żadnego bólu. No to troszeczkę jest OP. Wezmę tą karetkę? Nie wiem. Tak, będziemy wracać. Bo tam zombiaków nie było. Dobra, jest... jeźdź tam, gdzie była ta stacja benzynowa. I cały czas tą drogą. Nie ma zaskoczyć w lewo. Płaczę. Jeszcze. Zjadłem przy żarcie, to jest 50. 167 kawałków materiału. Tutaj. I jeźdź cały czas prosto. Aż nie zobaczysz warsztatu. Dobra, to tak naprawdę teraz możesz mi pomóc. Jeszcze, to jest restauracja. Tutaj. Po co garnek z wodą? Znaczy, wiesz co, ja coś testowałem. A czy możesz, nie wiem, coś ugotować? To znaczy... Chciałem zrobić ognisko, ale jak tak, to nie będę ryzykował. Uh-huh. Jak dalej, co? Jak umrzeć znów z taką głupotą, to aż szkoda by było. Ty czy mam dziurę na wylot? Jaką dziurę na wylot? W ubraniu. No na wylot raczej nie. Nie ma. Jak teraz będzie ciebie idą tam? Ale... Taką mega dziurę w rynku. Karkusza blachy. Wyjdź stamtąd. No to karkusza blachy to nie ma. Dobra, bierz siekierę stąd. Bierz. Tu jest jedno. Pójdziemy do magazynu. Tam na pewno będzie. Jesteś godny? No. Rzucam, weź sobie 1/4, wypij, to się najesz. Na pewno. A, jeszcze miałem sprawdzić, czy mamy dolarstwo, kolejny poziom. Sobie wbił już na 10. A, bo to masz 4 dziury, to co ja mam. Dobra, wyrzuciłem już. Okej, okay, jeszcze poszukam tutaj. Co my tu mamy ciekawego? Piła ogrodowa. Ty nie mamy starstwa 5, szkoda. Tak mnie tak zastanawia, nie? No. Bo jak my już możemy robić metalową rękę. No. To czy ta metalowa ręka to będzie w sensie takim, że... tylko do dłoni? Czy muszę sobie większą część odciąć, żeby móc to założyć? No tylko ręka. Jeszcze kurwa wyjdzie coś takiego, że ta ręka będzie lepsza niż ta zwykła, bo ci w nią ugryźć się nie da teraz. Teoretycznie tak. Wtedy sobie upierdalamy ręce. No to sobie sam upierdolę ręce chyba.
Ej, Turcjan, wiesz już co robi. No tak. Tylko blachy jeszcze trzeba ogarnąć. Czy to jest kul na terminatorze? Chyba to jedź tam do tyłu. Tam gdzie masz ten biały samochód. Tam jest taki drugi magazyn mniejszy, on ma więcej skrzyń w sobie. Cały czas są drogą mieć, no. On gdzieś tu powinien być. O, tylko ich tu jest dużo. Dobra, lecisz dookoła. Śpinasz. To dalej, no, jedź. To jest tutaj. Póki co tą siekierkę zwykłą rozwalę. Okej. Okay. No i tak stanę z tyłu, zobaczymy co się tu dzieje. O. To było zjebane w ogóle. No bądźmy przygotowani na to, że tak. No, może się tutaj różne rzeczy stać. Ja mam młotek. Zamknięty, masz młotek? Nie mam młotka. Ale to jest drobina, chodź tam drobina. Da się w sumie? Nie da się. Fajna drobina, która nie działa. Ej, chcę coś sprawdzić, kliknąłem. A nie, dobra, to tak właśnie nie... Właśnie też to kliknąłem, ale miał koło mi szedł. Chciałem zobaczyć, czy jak kliknę idź, to powinno mi wtedy wybrać najmądrzejszą drogę, nie? No, ale nie... Łódka Tink plus dobrze. Jeden. Co skip mówisz? Łódka Tink plus jeden, no szybciej ścinał raczej. A tu są okna są. Dobra, to jest otwarte, ja cię otworzę z drugiej strony. Ja łódka Tink mam już... Tylko szybko, bo... Mhm. Prawie trzecim. Czekam przy głównym. No, nice. Czy mam wejść tamtym tylnym? Tak, tylnym, bo to parte jest. Kurna, że zjadł kremówkę w prawdziwym życiu i tak mnie zemdliło. Znaczy zemdliło, zmuliło. Pewnie była zderzała. Nie no, stary. Tam. Nie wyczułeś ironii. Znaczy, wiesz, no... Nie wiem, co powiedzieć. No wyczułem, ale ten... Dobra, radę. Dobra, chodź do środka. Ale też odpowiadam tutaj... tak jakby trochę, że... Dobra, no ty idź, ja się tu zajmę. Wiesz, o co chodzi. O, dobra, arkusz blachy jest. Uważam, bo nie wiem, czy oni w środku nie są. Nie ma w środku ich. No jak już nawet, to mnie w rękę tutaj nie ugryzą. Albo się tu gdzieś dobija. Ej, przez to, że tu jest kałuża, to ja mogę wyczyścić siebie ten. No tak. Ty co jest? A. Słyszałem kurczaka i tam nawet drzewo się tak, tam... Tak, będziesz słyszał kurczaka, ale go nie ma. To jest tylko ambient. Dobra, mam blachę. Żeby zaraz... A drzewo się poruszyło, myślałem, że nie. Nie, drzewa się i... poruszają tak po prostu z siebie też. Ja też, bo wiesz w czym jest problem? No. Musimy wrócić do bazy po palnik pełny. Dobra. Bo bez pełnego palnika to ja tego nie zrobię, bo musi mieć 7 jednostek. Dobra, że tutaj poszukajmy jeszcze. Ja bym się radził spieszyć. Bo się dobijają. Aż tak? I to masywna horda. Z której strony? Od strony tych. No, garaż. Tylko wezmę metalowy pręt, to już będę mógł tłuc, no. No, się też biorę. Kolejne blachy. Oho, dobiły się. Okej, okay. Mam jeszcze motki, taśmy, pięć drewna, o. Gwoździe kolejne. Tylko gwoździ znowu. No i my sonerwka jest nawet. Niedługo troszkę pójdziemy na wyprawę po gwoździe. No, będzie trzeba i pojedzenie. Taką wspólną wyprawę. Wiesz, też miałem problemy, że tak samemu tam. Bo jednak tyle hord naraz. Wiesz ja co? Ja tak nie mogę uderzyć. Chyba nie, bierze, nie. Jak budujesz to nie. Wiesz co, ja tutaj dam okna w przedsionku takie jakby, wiesz. Tutaj nie dobra. Będzie groźnie. A zawsze będzie coś widać przynajmniej. Dobra.
Dobra, wracamy się po fajnie. Może wywalmy cały ten tutaj los. No właśnie. Znajdziemy tutaj, chodzi, wiesz? Z tyłu zrobić jak najwięcej tego miejsca, żeby móc postawić balę. Może być. Może tutaj znajdziemy drugi. Cezaro muszę odpocząć. Znaczy w teorii nic się nie stanie. No ale chyba wolniej ścina mi w ogóle. Nie. A jak nabiję sobie te... te spawanie... Nawet te dłoni zrobię. Duży głód. No. Oglądaliście jakiś 13 posterunek? Nie. Durcjan, ty powinieneś być kurwa mniej więcej w moim okresie, to powinieneś to znać. Ale nie oglądam seriali. No ale za gnoja. Nie wydaje mi się, że tyle to leciało. No musiało lecieć. Dobra, to wracamy się. Mam butę z gazem znowu. Nie są razem. Już było dzisiaj. Wiedziałem, że zostanie znów użyty. Dobra, nie tego, jesteś. No, chodzimy tym starym wyjściem. Stary piec? Aha, fajnie. Stary pies czy piec? Piec. Pies. Stary pies. Czymś to znalazłem. Lol. 40 kilo. Yes. Dobra. Dobra, to gdzie jesteś? Tu. No, bo ciebie. Ale to daję uzupełnię to i zrobię sobie już ten hack postęp. Jak chcesz odpoczywać, to przynajmniej usiądź. A nie odpoczywam. Ej, no można powiedzieć, że już mamy takie pierwsze pomieszczenie gotowe. Wyrzuć mi tą butlę z gazem. Nie są razem. Masz tego? Mam palnik przy sobie, tylko muszę go napełnić. Czekaj. Nie idę po tą stronę, bo coś wybuchło tam znowu. No się kieram strażacką, to wiele szybciej idzie. Bez porównania. No bo to ty rób tą rękę, a ja idę dalej tam szablować. Dobra, metalowy hak robimy. Kujniczynę zaczęła rosnąć. No, w sumie deski też będę brał, czemu nie? Wood cutting plus jeden. Same tam się nie przyda raczej. Przed domku się rozwali chyba te drzewa, no nie? Tak, tak. To już się tym zajmę. Dobra, metalowy hak założony. Jej. To weź się wypakuj. I co, i ile masz teraz u dźwigu? Nadal 11. Nadal 11, no ale to i tak myślę, że jest zbyt mała cena jak za jeden punkt. Troszeczkę to jest nie fair. Znaczy wiesz, to trochę zajmuje te jakby nawet samo przenoszenie przedmiotów. No tak, ale jeszcze raz ci powtarzam, że nie boisz się ugryzienia w rękę. Wiesz, są plusy, są minusy. 8 punktów za free. Kurwa, nie chciałem. No to co, turcie? No ucinamy całą łapę. No jeszcze drugą uciąć, nie ma sprawy. Będę z dwoma hakami chodził, co ty na to? Ty coś możesz trzymać w tych hakach? Może ciekawiej będzie jak ten... Reklamówki będzie... Jak będziesz miał rękę tą metalową. Musisz sobie powbijać. Jak ja już mogę karabiny sobie trzymać na spokojnie. Ciekawe. Tak, to puszczą butlę do tego, nie? Okej. Okay. Nie zostawiaj butli z gazem. Nie są razem, pamiętaj. Czwarty raz został użyty ten żar. Kropka H, kropka. Kropka X, kropka D.
To było zabawne. Mi też się podobało. Nie wiem, czemu oni mają problem z tym. Aktor, powiedz mi, czemu oni mają problem z tym? O no, bingo. Ja nie mam problemu. Ja tak mówię, który raz został wykorzystany w tym dniu już też. Ogólnie skip, jak ogarniemy sobie trzy pary drzwi, to możemy się już tu przeprowadzać. No dobra. Tylko mnie zastanawia jedno, nie? Jak są protezy. I macie tutaj, nie wiem, czy wy to macie, a ja mam poziomy protez, nie? Jak protezy? No, lewej ręki, prawej ręki, nie? A, no, protezy skilli, no. No, no to tak fajnie to leci po czasie i może o. Nawet wróci, może nawet do normy wróci. Może to lepiej będzie. Normalny udźwięk. Ja robimy sobie górne piętro? Tak, znaczy to będzie prędzej tak, że tutaj w tych pierwszych będzie góra, a tu będziemy mieć takie dwa tarasy snajperskie. Kurcian. Wiem, że to taki średni pomysł, ale chciałbyś do wojskowej? Ja mogę iść. No to tylko do bazy po jedzenie i jedziemy. Dobra. Tylko czekam przy tym samochodzie. Teraz nie... łomy pobiorę i będę łomem napierdalał. Bo tylko jest taki bug, że cały czas ci pokazuje, jakby ci życie leciało, nie? A nie leci ci nic. Spróbujesz zaraz przedagować może. I cały czas lewa ręka ma ból. Dobra, jedziesz. Znaczy wiesz, no to jak sama nazwa wskazuje, może być ból fantomowy. Tobie się wydaje, że cię boli, ale cię nie boli. Boli cię tak naprawdę nieistniejąca ręka i to by było rzeczywiste dosyć mocno. Dobra, w którą? Prawo. Do bazy, nie? No. No to jedź. No tylko zgasł samochód. Jednoręki kierowca. Jednoręki bandyta, to się bardziej zgadza. Bandyta jeden. Ciekaw, czy da się tą bramę tam odblokować jakoś? Wiem, gdzie oni są. Wy przeskakujecie przez bramę tam do środka. Nie przeskakujemy przez bramę. To innego wyjścia tam nie ma. Jakbyś... Ja już wiem, gdzie oni są. Gdybyś zobaczył naszą bazę, to byś już wiedział, że to nasze. Dobra. Że my tam byliśmy. Chodź Skippy, bo już nie mam i tak gwoździ. Cześć. Dobra, tu w górę, co nie? Tak. Wykorzystałem wszystko, jak leciało. Karetkę mogliśmy zobaczyć jeszcze. Dobra, to co na wojskową, bo przydałoby się mi trochę tej ręki wbić. No dobra. Więcej udźwigu i tak dalej. Ja mam trzy łomy, możemy napierdalać. Ja nabijam broń jednoręczną, tam w razie czego jakby mi się hak zniszczył, to... Bierzemy samochód, czy idziemy na piechotę? Hak ci się niszczy? Na piechotę, po co samochód nam jeszcze? Wiesz, gdyby się niszczył, nie? Aha. Weźmy samochód może jednak. Podjedziemy sobie tam. Bo po coś jest wersja drewniana, wersja metalowa, nie? No, może wytrzymałeś, może ona ci się będzie zużywać, ta proteza. To właśnie po prostu, żeby dało się zrobić w ogóle. Mi się wydaje, że te protezy mają po prostu, wiesz, wytrzymałość, tak jak broń. Może mają. Dobra, ja się rozbieram tu. Łom sobie zostawię. A ci tu blachy czy zostawiam? Dobra, tylko... jedzenie. Ale zapamiętam, jak my kiedyś mieliśmy problem z paleniem, a teraz mamy problem z jedzeniem. Ale podejrzewam, gdzie znajdziemy jedzenie. No jakiś bar, wydaje mi się, to by było fajne. Ej, tylko Turcjan. A może zamiast tak, to weźmy jakieś, nie wiem, chipsy proste?
Ja bym wolał schudnąć teraz, wiesz, bo sobie wziąłem tego... Otylca. Otyła, otylca dosłownie, no. Dobra, to tylko musisz sobie zrobić, nie? Tu kolejna siekiera strzelecka. To za chipsy bierzesz, no dobra. Jechać z tobą? Że co? Jechać z tobą, czy tak, swoim? Nie, ze mną jedziesz, tylko odstaw sobie kluczyki do samochodu, do środka, żebyś, na przykład jak padniesz, nie daj Boże, to żebyś, wiesz... Ale nie, na przykład teraz mi ból z ręki zniknął. No bo to jest ból fantomowy. Ale ile ta postać pije? Czekaj, bo ja tutaj jeszcze robię, wiesz... Porządki. Ja sobie tym normalnie nabijam poziom pijąc. To czekaj, czekaj. Dobrze. Tylko muszę się w jakąś broń wyposażyć. Masz właśnie. O kurwa, szybko. Jestem. Łom. Zachowam łomem? Łom. Dobra, biorę łom. Przerzucam to do plecaka. Bo łom jest dwuręczny. A ja potrzebuję takiego na jedną rękę. To spróbuj tam coś poszukać. A nie możesz używać łomu na jedną rękę? Mogę, ale... Ale słabiej bijesz, to? Więc jak już to wezmę stalową rurę metalową... I znajdę jeszcze... gdzie to mamy? O, klucz do rur. Nie jest to broń cud, ale... musi się przydać. Chyba ja zanim to przerzucę wszystko, to trochę minie. Rozumiem, może w tym czasie poczytam. Znaczy, tylko jeszcze nie, już dużo nie zostało, więc... Dobra, Turcjan, ja gotowy, tylko może... Aha. Tylko może jakąś palną bym wziął tak na awaryjnie. Wybrać. Tylko pytanie, bo ja niby mogę... wziąć strzelbę, ale wydaje mi się, że pistolet byłby to lepszy. To na pewno. Ale wezmę sobie strzelbę. I tak. Prawie sobie zjedz ten garnek cały. Znaczy garnek mi został, zupę zjedz. Dobra, nie. Pamiętaj, dobra, aktor, mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. I sobie zrobię kolejną. Dobra, umierasz z głodu, wytwy? Weź się napij, byle czego. Żelmisie tutaj są jeszcze. Nie mam jak wyjść z samochodu, bo czytam. O Jezu, się kurwa za czytanie wziął. Możesz się przesiąść? To lekko spada, to nawet bym chyba zdążył przeczytać. O, chyba mi poziom wpadł, a nie. Bo wróciła mi waga 13 na ręce. No to dziwne to jest naprawdę. Ale cóż, no testuj, testuj. Dobra. Jam jest ready. Turcem, lecimy. A ja muszę ugotować zupę. Jadłeś ugotować, czy nie? Jeszcze nie, bo czy ta moja postać się nie... Ty się wywaliłeś tutaj? Nie. Ja się wywaliłem tam, w bazie. Patrz, to są bronie, nie? To się nazywa spawacz. Trzeba tą pętlę ogarnąć, bo mnie jebie. Bardzo mi chodzi już. Nadal czytasz? No.
Dobra, ja ci... A przeżyję, to tak krótko leci te HP. Ja ci wezmę, po prostu nie wiem. Napój w puszce ci wezmę. To głód minus 8. Najpierw żel mi się ci wezmę. Wyłącz się klipunek. Wystarczy 6. Włożyłem ci wreczywy. Topku jest. Dobra, widzę. Chcesz się kurwa za czytanie wziąć? Prawda? Byś tak kurwa stanął, że niech cię chuj strzeli, jasny. Przeciwdolę. Gdzie ty idziesz jeszcze? A, zapyślałem. Coś poczytaj, czy coś, na czas. Dobrze, jak tam tu jechać? Dobra, tędy jak pojedziemy, tu przejedziemy. To trochę zajmie. A te czasopisma to poczytam. Bo w sumie mogę porobić barykady. A możesz porobić barykady? W sensie mogę te ściany porobić takie. No. Wiem. Tu przejazd, miejmy nadzieję. Kurwa, peretanizm powinien zadziałać. Co powinien zadziałać? Powinienem zostać bretanem jako teraz osoba, co nie, a ma nadwagę. Powinienem zacząć spalać tłuszcz i jakby się nim żyć. Może masz efekt jaja? Ty, tu trochę jest zębiaków, o kurwa. No ja nie mam jak wysiąść. Jeszcze zajebałem, naprawdę? I wszystkie czasopisma do przeczytania. Ten domek to przeszukałem akurat, co jest za nami. Tak, co przeszukałeś? No. Dobra. Tutaj były książki, Jezus, się nie umiem już wysłać. No ale to i tak stąd myślę, że musimy dopiero zacząć iść, nie? No. Tutaj... O, idzie horda, czytasz jeszcze? No. Się ile ci zostało? Mam 93 strony na 220. Pierdolę, zabiję cię za to. Ten domek to jest cegieł, w sensie to jest fryzjer chyba czy coś, nie wiem. Tam było dużo nożyczek i tych innych to ten, to też przeszukałem. Ja tu walczę, a to mi kurwa o fryzjerze gada. Ej, nie czaj, znowu mi spadło do 11. A, właśnie, bo jeszcze wam czegoś nie powiedziałem. Widzicie coś takiego, taki perk jak konserwacja? No. Wiecie, że to jest ogólny perk, który sprawia, że na przykład mniej zużywacie broń? Dobrze wiedzieć. No ja wiedziałem. Ja się dowiedziałem dzisiaj dopiero. To jest fajne w sumie. To konserwacja ci się na wszystkim, nawet gdzieś nogą dupiesz. Mhm, tak. Też się nabije. I przyjacielu, długo jeszcze mam sam walczyć z hordą? Mamy 115 na 220. Naszej drużynie. Idą tu. Na żadę. Ty, CJ'a z GTA San Andreas widzę. No, identico. Dobra, czekaj, może ten... All we had to do was find the entrance, CJ. Dobra, zabiłem ich. Spotkaj Big Smoke jeszcze. Ale gdzie idą? Przed wejściem są. Ale ty chyba jedna Shadow, to co? Chyba ta. No, tylko no, mówiłem się, bo coś tam do środka wszedł. To nie widziałem, nawet nie wiem. Tam zjem i idę tam do ciebie. Na razie to ja wyklearowałem już pół
hordę, w sumie całą hordę tą i następną idę walić po dupie. Dobra, no, jestem gotowy. Torba na ja jeszcze przeczytam pismo. W sumie przeczytam jeszcze tylko to agregacia dlatego. Mam kolejny samochód chyba. A piwnicę przeczytam później. Do samochodu wziąć, chociaż nie wiem, czy ty będziesz jechał, czy ja. O, poziom lewej ręki. Ej, mam fajny samochód, tylko nie ma paliwa. Hmm. O, słyszę zombie. Jest dużo zombie. Zasiedzie, jak jest oczywiście pierwsza w nocy. Jest czytania? Jest. Dobra, co poczytam. Lepiej, żeby tam się nie zrespił ponownie te zombie. Dobrze, że ta droga jest tutaj czysta, bo wymordowałem je wcześniej. Tak? To chodź tutaj dalej. Tylko wiesz co ci mówię? Bo tak średnio mi się jeździ, jak tak jest full ciemno, bo drogi nie widzę. Myślę, że mogę jechać, bo ja widzę. Kikuctwo nie wpływa na widzenie drogi. Możemy się zamienić, jak coś. Ej, znalazłem policjanta z bronią. Ty jest tu zombie w ogóle, on mnie nie zauważył. Ja tylko sobie posłałem, o. Kamizelka! I to chyba bez dziur. O kurwa, kolejny zombie. No dobra. I tu jest komisariat chyba. O! Poczytaj, co tam masz. Poczytanie. Zombie idą na słuch. Wiem właśnie, dlatego obczyszczam dalej. W sumie jak tam dojedziemy, będzie dzień może. Jak siedzę tak cicho, to nawet mnie nie zauważają. Co do was tu jest? Rewolwer. Ty ten przeładowujesz? Mhm. Właśnie, mogę coś robić w międzyczasie? O, nie. No nie definitywnie próbujcie. To musi być komisariat, bo to jest kolejny zombie policyjny. Już trzy były. Nie mogę. Na dwie dziury to chuj. Że w komizelce dwie dziury? Mhm. To tyle ile mam w tej chwili w swojej. A też. O, jedna dziura, to już lepiej. /193/220. Wszystkie poberwiesz po nosie naprawdę za te kurwa czytanie. Nie włączaj radia. Na pewno. Nie włączaj radia, bo samochód pada. Na prawo pojazdów tam jeden. To włączyć te radio? Nie. Ale co, że tom jeden teraz czytasz? No. Radiowała. Największe polskie hity. I ty aktora z kodziej pypy. Tak, to jest 100% wojskowe. Znaczy wojskowe, policyjne. A hity lata 2015. Kolejna strzelba, ile ja będę miał broni? Matko. Nie, straszne jest to. Jeżdżę, nie biorę tego kierowcy na samym razem. To nie jest tego warto. Co, masz szybkiego kierowcę? Nie, właśnie mam niedzielnego kierowcę. A, to jest chujowe. Jadę maksymalnie 20 na godzinę. Wiem, ja to miałem już kiedyś. Aktor pewnie pamięta. Uciekamy przed tymi zombiakami. 20 jedzie na 3. Godzinę. Jedzie 3 dni. O, superowo. O, ile arkuszów blachy i palników. Nie jest tego warto. 2 punkty chyba? No. Kolejna siekiera. Radzka. Tylko na narzędzia.
Ale no, nie wiedziałem, że aktor nie będzie miał ręki. Ja mogę prowadzić, tylko ja ledwo widzę tą drogę. Dobra, to jest za ciemno niestety, na razie. Już do ciebie lecę powoli. A, poczekaj, ja się wracam do samochodu. Aha. Paliło, dziwo. Głodny. Akurat zanim z twoim tempem dojedziemy, to już jasno będzie. No, mówiłem, że będzie dzień akurat. Prędkości... Dobra, weź dopój, bo idą 3 chyba. Wyjechaliśmy teraz po północy. Dobra, jedzie więcej, idzie więcej. Uważaj! Odechnąłem. Co ty tam masz, że tak go dziwnie waliłeś? Tam, w widu. Wiesz? Teraz zabieram zegareczki. Idę odstawić ten złą, bo mam sporo tych rzeczy. Chuja broni mam. Policja, no my dopiero jesteśmy w połowie drogi. Damn. Jest trzecia, wyjechaliśmy 24. Tak. Jeszcze wolniej, jupi. Ale prędkości. Dobra, nie wiem, ty wracasz czy lecimy dalej? Nie, ja tylko się rozładowuję. Dobra. Ja tutaj poczekam, zapalę papierosa i idę dalej. Przynajmniej nie słyszę, jak se rękę gryziesz. Let's go. Ja już idę. Darkuszy. Gdzieś tu mówię, że jest policyjny. Stacja policyjna. No to poczekaj, bo tam jest sporo zombiaków. Dobra. Wszystko zjadłeś? Nie wszystko, tam jakby dwie puszki zostały. No chyba nie. A, dobra, no jest faktycznie. Bo ja sobie zbiłem do stanu głodu. To mogłeś sobie zjeść całkowicie. Nie chciałem, bo myślałem, że ty będziesz głodny. Kurwa, jest trzecia dwa. To są lody. Jest trzecia 20, my jesteśmy dopiero. Będę pewnie rozwalony. Co tu są? To tam jest lodziarnia. Ale tam prądu już nie ma. Chyba, że znów zbugował się. Ale to by nas uratowało. Tylko tutaj się pojawiły jakieś zombiaki. Ale jebo. Tylko pamiętaj, że to jest ciemno jak w dupie. Idzie zombiak już pierwszy. Tabletki uspokajające, to się przyda. Tam może być ich więcej, więc uważaj. Powiedziałem, jak ktoś wchodziło. Latarka by się przydała. No właśnie, coś się tutaj pcha. Uważaj! Ty tyły zabezpieczaj, tam jest ich od cholery. To są schody. No bo, a ja tu nic nie widzę, zero. Zombie. Skip, cofajmy, wyłaź stąd. Bądź ciszej, dobrze? Nie mówcie, że znów kogoś ugryzło coś. Co? Nie, mówię do nich. Nie, nic, co nie? Nie, no mówcie, no. Zginął znowu. Zginąłeś, aktor? Nie. Jak ty byś to zrobił? Zapomniałem, że ta postać jest taka powolna. Trzeba ich wygonić stąd, nie? Najpierw tu ich wygonimy. Dopiero potem będziemy cokolwiek tutaj robić, bo tu jest za ciemno w tej chwili, na daną chwilę. Trzeba czekać do dnia. Możemy krzyknąć sobie. O, tutaj cokolwiek widać, patrz jak wejdziesz. Tam się pcha. No ale to na tym czerwonym to ja nic nie widzę. Gdzie jesteś?
Nie wiem jak zaraz. Ja to widzę. Zaraz się pojawię, dobra? Jak wolisz, ale jak cię kurwa ugryzą, to cię kopnę w dupę. Otworzysz? Ja mam otwierać? Ja tu nic nie widzę. Lęsę tu zamknąłem. Dobra, to clearuję. A no to jest skończ mapę, ty. Rzucę gdzie moje ciało. Tu gdzieś jest, na górze. Jakaś mapa. Uuu, kamizelka kuloodporna, bez dziur. O, popatrz, mam obie łapy. Wow. To tak, to jednak czeka. Nie? Może jednak. W sensie może jednak normalne? Może jednak normalna łapa. Tylko pytanie... I tu jest od chuja zombie, których nie widzimy, naprawdę. Jeden mnie już goni. Ej, gdzie to jest? To jest zły pomysł. Nadal twierdzę, że to jest zły pomysł. No dobra, no to zaczekajmy. Chodź, obszukamy, bo clearujemy te horty tu w okolicy. Potem wbijemy, jak się zrobi jasno, bo to jest po prostu, dobra. Wiesz... Część o tragedię. Byłeś tu? Gdzie? Tutaj? Nie, ja dalej nie szedłem, bo tam widziałem dużo hordy. Bo tam jest jasno na przykład. Tu jest horda, mikro. Jak to teraz zrobić? Gdzie? Ty widzisz, gdzie jest to moje ciało? Tak, zapalić. Tak, no dobra, ja po prostu podniosę wszystko, co miałeś. To weź tutaj, czekaj, uważaj. Wiesz, mogę. Dobra, to teraz ty musisz kierować, bo ja sam muszę zapalić. Otwieram? Ja pierdolę. Rozglądaj się. Nie otworzę zamknięte, a nie będę ryzykował. Uważaj, zabieg. Nie mogę wziąć tego. Ubytki antydepresyjne kolejne. Tam jest jakaś... A... Trochę ich tu jest. Nie wziąłeś tego. Patrzę tyle. O, będą przechodzić. O, mam, dobra, mam. Tylko mi wyjebało? To ci wyjebało? Grę? No. To chyba tak. Bo tutaj u nas... Dobierałem połowę twoich rzeczy, mi wyjebało. U nas jest w porządku. Tylko nie przechodź przez te szkło. O właśnie, o to chodziło. Widzę, że nie uczysz się powoli, uczysz się. Ale to już wcześniej widziałem. No ale ogólnie już nie robisz głupich rzeczy. Ja już wchodzę. Oj, widzisz, tu jest jasno. Tutaj możemy walczyć bez problemu. To cokolwiek widzimy. No bo okno. No właśnie, to jest dużo okien. Napoje pomarańczowe i chipsy. To zbieramy. Dziurkarz? Po co jest dziurkarz? Taki rupieć chyba jest, wiesz? Jako rupieć. Czasopismo, spawacz numer 1, o. Tinkering, prawa roślin, prawa pojazdów, tom trzeci, myśliwy numer 1. Fajnie. No patrz, nie wejdę. Ale co, rozłączyło cię i dupę? Mieli, no rozłączyło z hostem. Możliwe, że jeżeli... Ja próbuję na serwer wejść i mi nie chcę przepuścić. Możliwe, że jeżeli cię rozłączyło, to twoja postać jest na serwerze jeszcze. Tak jakby cię blokuje. Aktor, jest tam gdzieś on obok ciebie, czy nie? Nie. U mnie to on się w ogóle... Czekaj. Nie, u mnie... Zasetuję. U mnie to on się w ogóle zapadł. W sensie spadł gdzieś ze schodów i zniknął. Ile masz głodu? Duży głód. To tu masz salami jak coś. No dobra, zrobię. O, nice. Dużo salami. Biorę nam te jedzenie do przygotowania. Dobra, to ja biorę w takim razie wszystkie te salami. Tu trzy sztuki. Cebuli nie biorę. Weź tam zostaw jedno, to sobie zjem. Nie, ja ci dam więcej, tylko chodzi o to, że wiesz, zbieram je ogólnie do ekwipunku. Dobra. To jest pomidorowy. O, głód minus 10, świetnie. Tam, tu? Mhm. Nie widziałem tych drzwi. Pomidory zelżałe, cukinia zelżałe. Makaron.
Chodź, to ci dam. O, że aż tak? No co, że aż tak? Moja postać po hipotermii dostała. O kurno. To dziwne, bo jest w sumie na plusie. Ale on z gołą dupą chodzi znowu. A, dobra, nieważne, bo tematu. Co z pomidorem? Chodź, to ci dam to jedzenie. Jem co z pomidorem. Przegapiłem jakiś? No. No widzisz. Dwa sosy pomidorowe. O, wystraszyliśmy. Coś się znów pcha, nie wiadomo gdzie. Oliwa z oliwek nie biorę. Dobra, jest już jasno, możemy tam iść. A tu już całe przeszukałeś? Tak, tam już nic nie ma. No, już tam widziałem, że zombiaki się pchały. Zbiłem sobie do głodu znów. Co zrobiłeś? Do głodu sobie zbiłem. To ja cię zadam salami. I przejdę. To jest dobry sposób na nie. No jak się pcha do policji. Jebaniec. Idzie się pruć. Przejdzie się ona. Nie wiem, swojej ręki podnieść. Ale wbije się serwer? O, zdespawnował się. Nie mogę z twojej ręki zabrać. Bo gdzie siedzisz? Ja się siadłem w samochodzie, bo hipotermia. Okej. Clear. Nie mogę tej twojej ręki wziąć. Ich tutaj jest przed wejściem. Chyba, no bo clear. Ona jest chyba już na stałe, wiesz? Jest jednorazowa z tego, co mi się wydaje. No weź sobie bierz rzeczy. Ja ci do tego wsadzę. Czemu ja ogrzewam swoją postać i mojej postaci nadal jest bardzo zimno, w sensie... Uważaj skip, bo syrena jest dokładnie na naszą stronę. Oj. Masz tu, w sensie poubieraj. A plecak, idą w sensie stronę, chyba. Strzelba i tak dalej. No raczej wszystko pozbierałem. No strzelby nie mam. No, strzelba pewnie wypadła. Pan leży. Ja więcej rzeczy nie mam. Dobra, to powinno wystarczyć. Są zamknięte drzwi. Ja mam ten łom. Kurwa, znowu spadłem. Czemu te schody są takie? Powalczę z zombiakami, więc... Nie będę śmierć. No. Nie chcę, żeby następna śmierć była moją. A była aktora tam przecież. Znaczy, aktora w sumie była, właśnie. Kolejna. To już nie moja. Poproszę sobie papieroska. To jeszcze czego nie ma. Tylko jest jeden, który się dobija, ale ja nie będę bije. Czekaj, bo ja palę fajkę, a mnie goni zombiak. Nawet dwa. Zakazasz, nie ma tego seta? Mam, ale co, ale nigdy nie mogę znaleźć tej strzelby trupów. Więc chyba musimy szukać drugiej. Co, jak plecy? Gdzie? Na górze był po schodach. No i teraz cokolwiek widać. A co, zapalę fajka na oczach tego zombiaka. Ale czemu nie zbierasz książek? Wiesz co, nie chciałem marnować miejsca, bo to są może i lepsze luty. Dobra, idziemy dalej. A szukam tej twojej tego. Otworzy byś te drzwi? Czekaj. Weź tam, idziemy drugą dalej. Ale jest tam zombiak? Jest. No to ja nie wiem, czy ja chcę otwierać te drzwi, zresztą tam, tam, tam gdzieś. Się otworzył szybko odbieg? Nie wiem, czy no tam, zdążę. Tam. No to ja go popchnę. To był schowek na broń. Dobra. Dwa, a jak mnie ugryzie? Nie no, od razu ten spacer kliknę. Będziesz trupa. Ja pierdolę znowu spadłem. Tak, zbieram te wszystkie. Ja już biegnę tam. Wędkarstwa i inne pierdoły. Może sam się jeszcze nakłuczę. Nienawidzę tych schodów. Ja tak krzyczałem na całą grę. Że jej nienawidzę. I niewiele mi to pomogło. A czy ja mam tę strzelbę?
Dobra, ja mam twoją strzelbę. Jak to szuka strzelba? Nie wiem, czemu ona mi się do ręki bym wpakowała. A, że tu, ale tu nic nie ma, skip. Gdzie? Tu, gdzie on się dobija. Nie ma nic tam? No zobacz, to sanktum jest więzienie. Tu też nic nie ma, pokój przesłuchań. A faktycznie. A ja nie patrzyłem w pokoju, tylko na niego się gapiłem. W ogóle tutaj masz czasopismo, działkowiec wywaliłem. Dobra, tylko... No to musisz to wziąć, bo już nie mam miejsca. Zbieram gwiazdy przy okazji. Jak jest tak zimno, to my się z nimi nie potłuczemy za bardzo. No mi nie jest zimno. A mojej postaci jest cały czas bardzo zimno. Czy nie? Bo hipotermię masz. Ale wiesz, w czym jest problem nawet? No, dodaj. To popatrz, ci nie jest wcale zimno, ja nawet wziąłem tą sztukę przetrwania specjalnie pod takie warunki i tak dalej. Która mi powinna to zmniejszać, mimo... Czy no zmniejszać, nie, nie likwidować. Mamy hipotermię, masz, jest zimnie ogólnie. Ale ona mi już zeszła. Oleja. Ale co masz? Piwo. A. To jest łopata, jakbyś chciał. Mogę wziąć w sumie. Piwo na komendzie? No właśnie też mnie zdziwiło. Papierosy, no to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, ale... Dobra, chodź do tamtej, zbieramy broń. Póki jeszcze nie mam hipotermii, bo tak to mam jeszcze bardzo zimno. Uważaj, zombiek z tyłu! Uważaj, za tobą zombiek! Teraz mam po prostu zimno. Dzięki, że powiedziałeś. Widziałem tylko, jak mi przeleciał już przed oczami, już bym nie zdążył nawet doskoczyć do ciebie. Karton? O, ma butelkę po piwie. I chyba tu jest... Tak! Ej, ile tu broni jest? Ile zero? O kurwa! Celownik optyczny razy 8, razy 2, razy 8. Kurwa. Magazynki, kolba z włókna szklanego. Bandoiler na amunicję kulową. Strzelby. O chuj. Ja tego jest. Ja pierdziele. Ile tu magazynków naboi? O! O pierdolę. Ja tu samochodem podjadę. Dobra. Pójdź z tobą? Nic nie ugryzło. Myślę, że nie. Ja tutaj tylko czyszczę. No, popczyszczaj tutaj wszystko. No bo tam na górze mamy trochę zombiaków, ale ja chyba nie... Ja znalazłem. To obszukaj to wszystko, ja tu jeszcze sprawdzę, co jest. Chodź po prostu tędy, idziemy, nie musimy. Bourbon to po prostu. Nie wiem, czy one mnie zauważą, bo ja mam... No właśnie, już idę. Ja mam perka, żeby mnie bardziej widać. No to słaby perk akurat. No. Wiesz co, może chodź żeby przez... Widać. Może chodź. Butelka powinien. O, ty chleju się. Być może nie, przez budynek. Nie no, ten. Tutaj typo, co ten się zajmuje. Biuro tego całego. Ten. No wiesz o co chodzi. Mhm. Brakuje mi słowa. Nie pierwszy raz. No nie pierwszy raz. Jakoś nie wiem czemu, ale zawsze mi brakuje słów, gdy jest noc. Jaka to noc, panie? No noc już. Czy tam wieczór. Jest to wieczór, no nie wieczór. U was takie godziny? Jakie godziny? Na czym sektor mówisz teraz? A dobra, czekaj, dobra, nieważne. Ja mieszkam na chwilę. Uważaj, bo sporo zombiaków się wdarło, a ja nawet nie wiem jak się obronić. Więc mogło ci wejść do środka. Bądź ostrożny. Dobra. Chodź po prostu. Pójdziemy jest. Przed budynek. Nie jeszcze. No zaraz, tylko pozbieram je. Na kucku chodzę wyraźnie. Co odpocząć przede wszystkim. O, tutaj jest magazyn taki. Może szepnę, żeby ten... Turcjan ma... Kręcam się koło samochodu. O nie, z trzech stron mnie chcą wziąć. Mamy złoże złota. Co masz? Karabiny, magazynki, tego tyle, że mamy co zabierać. Jak chcesz, to sobie sam przyjdź, zobacz ile tego jest. To widzę, że macie podobnie jak i my. To by jest za drogę. Pudełka amunicji w każdym. Karabinki.
Samo i wy, panie aktor, to samo i wy. Ale ty się cieszy. Tylko widzisz, jest taka różnica między nami, że my to możemy potwierdzić, bo to będzie jakby nie patrzeć na wideo.